Szanowni Państwo, przechodzimy do części okolicznościowej uroczystości, bardzo miłej dla policjantów, pracowników policji oraz innych wyróżnionych. Przed nami wręczenie orderów, odznaczeń oraz aktów mianowania na wyższe stopnie służbowe. Odczytanie decyzji Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej o nadaniu medali za długoletnią służbę poproszę młodszego inspektora Zbigniewa Czajkowskiego, naczelnika Wydziału Kadr i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie. Panie i panowie oficerowie. Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 czerwca 2014 roku o nadaniu odznaczeń. Panie i panowie oficerowie. Na podstawie artykułu 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku oraz ustawy z dnia 16 października 1992 roku o orderach i odznaczeniach na wniosek ministra spraw wewnętrznych za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej odznaczeni zostają medalem złotym za długoletnią służbę pan Baranowski Zdzisław, pan Mędyk Zbigniew, pan Naniewicz Marian, pan Olender Bogdan, medalem srebrnym za długoletnią służbę pani Babacz Anna, aspirant Kadys Paweł, inspektor Kamiński Tomasz, aspirant Podlewski Arkadiusz, podinspektor Prusik Janusz, podinspektor Rudnicki Adam, pani Wacławska Marianna, podinspektor Walaszczyk Krzysztof, podinspektor Zajkowski Wojciech, medalem brązowym za długoletnią służbę, podinspektor Drach Radosław, pan Kłos Wojciech, podinspektor Mrozik Michał, nadkomisarz Roczyński Paweł, nadkomisarz Romanow Marcin, pani Rybicka Małgorzata, podinspektor Szafarewicz Sławomir, starszy aspirant Szulgo Adam, podinspektor Tomczak Dariusz, komisarz Trubacz Krzysztof, komisarz Zmitrowicz Aleksandra, nadkomisarz Stankiewicz Jacek. Postanowienie podpisał panie i panowie oficerowie Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski. Panie i panowie oficerowie, wyróżnieni, wystąp! Policji oraz na inspektora Józefa Gdańskiego, komendanta wojewódzkiego policji. Medale za długoletnią służbę nadał 3 czerwca bieżącego roku Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej. W tym roku na Warmii i Mazurach zostało odznaczonych 126 policjantów i pracowników policji. Złote medale otrzymało 10 osób, srebrne 51, natomiast brązowe 65. Wśród wyróżnionych przez Prezydenta znaleźli się m.in. pan Bogdan Olender, wyróżniony złotym medalem, pracownik Wydziału Kryminalnego, związany z policją od 30 lat. Pan Bogdan prowadzi wojewódzką składnicę środków odurzających i substancji psychotropowych, wojewódzką składnicę broni i amunicji oraz dowodów rzeczowych Wydziału Kryminalnego. Srebrnym medalem za długoletnią służbę wyróżniony został podinspektor Michał Mrozik, kieruje Wydziałem do Walki z Korupcją Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie, w którym prowadzone są skomplikowane i wielowątkowe śledztwa. Wśród nich te dotyczące zorganizowanych grup przestępczych zajmujących się przemytem papierosów, wręczaniem korzyści majątkowych funkcjonariuszom publicznym. Ze względu na charakterystykę zagadnień, którymi zajmuje się Wydział pana podinspektora, nie możemy mówić o szczegółach spraw. Srebrny medal otrzymał również nadkomisarz Adam Rudnicki z 17-letnim stażem pracy w policji. Policjant obecnie zajmuje stanowisko pierwszego zastępcy komendanta miejskiego policji w Olsztynie i nadzoruje pracę pionu prewencji. Nadkomisarz aktywnie uczestniczył w opracowaniu programu Bezpieczny Olsztyn oraz przy wprowadzaniu procedur związanych z realizacją przepisów dotyczących procedury Niebieska Karta.
wyróżnieni w prawo, zwrot. Wstąp. Pana wojewodę, marszałka, poproszę o pozostanie, tak samo jak komendanta i pana nadinspektora Parfieniuka. Wyróżnieni, wystąp. Srebrnym medalem wyróżniony został podinspektor Krzysztof Walaszczyk, związany od 27 lat z naszą firmą. Policjant na co dzień koordynuje przedsięwzięcia z zakresu inżynierii drogowej naszego województwa, opiniując projekty organizacji ruchu. Opracowuje opinie do wniosków o wydanie zezwolenia na wykorzystanie dróg w sposób szczególny. Oraz systematycznego budowania wizerunku policji.
Tym zacnym bronie znalazł się inspektor Wysławski-Golski, komendantowy rogu policji w Kęcinie. Policjant stawiający wysokie wymagania zarówno sobie, jak i drugiemu policjantom, pomimo że jest zwykle doświadczony zawodowo, to ciągle dbający o swój rozwój i podnoszenie kwalifikacji. Bardzo dobrze współpracuje z przedstawicielami organizacji państwowych i samorządowych. Numer 2194 z dnia 4 lipca 2014 roku. Panie, panowie oficerowie. Na podstawie artykułu 48 ust. 3 oraz artykułu 52 ust. 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 roku o policji, niżej wymienionych policjantów z dniem 24 lipca 2014 roku mianuję inspektorem policji młodszy inspektor Surowiec Kazimierz, młodszy inspektor Klimek Tomasz, młodszym inspektorem policji podinspektor Grzegorczyk Andrzej, podinspektor Kal Adam, podinspektor Kozłowski Mariusz, podinspektor Stawarski Tomasz,
podinspektor Skol Andrzej, podinspektor Sztachański Jarosław, podinspektor Ślęzak Dariusz, podinspektorem policji, nadkomisarz Gida Dariusz, nadkomisarz Pieloch Dariusz, nadkomisarz Rybka Jarosław. Rozkaz podpisał... Panie, panowie oficerowie. Komendant główny policji, nadinspektor Marek Działoszyński. Panie, panowie oficerowie, wyróżnieni, wyzwam. Tylko przyszedł z Warszawy do nas i Brawo, zwrot.